Europejada to ogromne międzynarodowe przedsięwzięcie. Występy sceniczne, kolorowe parady, ale również wiele spotkań i konferencji. W trakcie jednej z nich prezydent Kielc Wojciech Lubawski spotkał się z przedstawicielami Międzynarodowego Komitetu Europejady, mediami oraz burmistrzami europejskich miast, które w przyszłości będą gospodarzem festiwalu. Na podsumowania i wnioski jeszcze stanowczo za wcześnie. Po pierwszym dniu tego wyjątkowego festiwalu odbywającego się w naszym mieście Armand de Winter, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Europejady, nie krył jednak radości i satysfakcji z tak dobrze organizacyjnie przygotowanego przedsięwzięcia. Podkreślił również fakt, że nigdy wcześniej w festiwalach Europejady nie uczestniczyło tylu wolontariuszy, przewodników i osób opiekujących się gośćmi. I told it at a press conference, we are in general satisfied. Of course. Wszystko jest w jak największym porządku. Wiadomo, że zawsze przy organizacji tak dużego przedsięwzięcia mogą pojawić się jakieś małe niedociągnięcia. Najważniejsze jest jednak to, że kiedy o nich mówimy, to organizatorzy natychmiast reagują. Tak jak wspomniałem, wszystko jest w najlepszym porządku. W kieleckim magistracie prezydent Wojciech Lubawski rozmawiał także z burmistrzami ze szwedzkiego Helsingborga oraz belgijskiego Namur. Oba te miasta będą gospodarzami festiwalu odpowiednio w 2015 i 2016 roku. Dziś kolejna porcja atrakcji. Wieczorem w Amfiteatrze Kadzielnia Europejski Festiwal Miłośników Kultury Ludowej zostanie uroczyście zainaugurowany.